ze względu na niskie temperatury, które ostatnio się zdarzają, że zimą zęby mogą nas rozboleć bardziej niż zwykle. Jedną przyczyną mogą być zaniki dziąseł związane z chorobami dziąseł, czyli z parodontozą, a drugą przyczyną mogą być przeciążenia zębów, które powodują, że zanikają dziąsła, obnażają się szyjki i tak naprawdę to zimno jest takim elementem diagnostycznym, kiedy my się dowiadujemy, że mamy jakiś problem z zębami. Powstają na początku takie mniejsze ubytki, gdzie bardzo blisko do nerwu, stąd silne dolegliwości. W związku z tym każde dolegliwości nadmierne, które pojawią się na skutek zimnego powietrza, powinny być dokładnie zdiagnozowane w gabinecie stomatologicznym. Nie wystarczy użyć pasty do wrażliwych zębów, ale znaleźć przyczynę, żeby działać nie tylko objawowo, dlatego że wiele z nas, jak boli, tabletki przeciwbólowe, jak coś się dzieje, leczymy objawy, a tutaj warto zadbać o przyczynę. Zęby mają służyć nam do końca życia.